Nie planowałem tak wcześnie kolejnego wideo rankingu wyciskarek wolnoobrotowych, lecz nie mam wyboru. Po serii testów najnowszych modeli kilku wiodących marek nadszedł czas na aktualizację zestawienia. Zmieniło się całe podium, a na dodatek mam nową propozycję najlepszej, najtańszej wyciskarki. Dla Ciebie oznacza to tyle, że wybierzesz tu coś dla siebie. Mój ranking jest całkowicie niezależny, oparty na wielu testach i wieloletnim doświadczeniu z tą kategorią. Śmiem twierdzić, że nie znajdziesz lepszego źródła wiedzy, zastanawiając się, jaką wyciskarkę kupić. A że tu jesteś, należysz do rozsądnych osób, które pragną dobrze wydać swoje pieniądze. Mój materiał ułatwi Ci to. Jakby tego było mało, na większość modeli z klasyfikacji uzyskasz specjalne rabaty lub bonusy, albo to i to. Szczegóły z linkami zakupowymi podałem w podczepionym komentarzu. Pamiętaj też, że aktualizowaną wersję tekstową znajdziesz na portalu prorankingi.pl. Natkniesz się tam również na wiele innych, niezależnych i subiektywnych zestawień. A teraz przejdźmy do 9 najlepszych wyciskarek. Zaczynamy od pierwszego miejsca. Cummings Auto 10. Patrząc na tę wyciskarkę, w oczy rzuca się wielki podajnik na składniki. Ma 3 litry pojemności oraz 17,5 cm średnicy. Korzystając z niego, masz z głowy drobne przekrajanie składników i rotowanie ich rodzajem. Od razu zapakujesz do wyciskarki to, z czego chcesz zrobić sok. Resztą zajmie się już sprzęt, a konkretnie jego system elementów tnących oraz wałek ślimakowy. Rzecz jasna, przekrajając jabłka czy pomarańcze, zmieścisz ich więcej, ale gdy nie chce Ci się tego robić, żaden problem. To wszechstronna wyciskarka, która sprawnie miażdży twarde, włókniste bądź liściaste składniki. Bez zająknięcia przerabia marchew, buraki, seler, szpinak, jarmuż i w zasadzie wszystko, co nadaje się do wytworzenia soku. Trudno ją jakkolwiek zapchać, a sitko z drobnymi oczkami zagwarantuje Ci klarowny sok bez większych grudek. Po wyciskaniu łatwo wyczyścisz sprzęt. Wylot pulpy zawiera otwierany kanał, więc nie użerasz się z wygrzebywaniem resztek. Specjalne czyściki z zestawu pomogą Ci z kolei umyć sitko. Super sprawa, gdyż czyszczenie pionowych wyciskarek nie zawsze wygląda tak kolorowo. W tym wypadku nie stracisz na to zbyt wiele czasu czy sił. Ponadto to jedna z najcichszych wyciskarek, jakie kiedykolwiek powstały. Rzadko kiedy przekracza 55 dB i mówię tu o praktycznym użytku w parze z twardszymi składnikami. Zagwarantuje Ci też 40 minut ciągłej pracy, nie przegrzewając się w trakcie. Producent daje 10 lat gwarancji obejmującej również silnik. Kupujesz raz, a dobrze, nie obawiając się awarii. Zewnętrzne wykonanie to klasa sama w sobie. Od razu widać, że to wyciskarka klasy premium. Siłą rzeczy zajmuje jednak trochę miejsca, ale takie już następstwo pojemnika na całe owoce i warzywa. Do pełni szczęścia zabrakło mi jedynie sitka do koktajli oraz przystawki do lodów w zestawie. Da się je jednak dokupić. Wracając do dobrych informacji, nabywając ten model z podanego przeze mnie w komentarzu odnośnika, zaoszczędzisz 100 zł. W chwili tworzenia tego materiału Cummings dokłada także inteligentną wagę Yunmai w zestawie. Sympatyczny dodatek. Finalnie Auto 10 to produkt niemal idealny. Wydajny, łatwy w obsłudze i czyszczeniu, cichy, świetnie wykonany i z długą gwarancją. Jeżeli chcesz jeszcze bliżej poznać ten sprzęt, znajdziesz na portalu i kanale ProRankingi pełną recenzję, do której Cię zapraszam. Hurom H330P. W gruncie rzeczy podobny model do lidera. W tym wypadku również skorzystasz z podajnika na składniki. Bez konieczności przekrajania i rotowania wrzucisz produkty, a po chwili otrzymasz gładki sok bez fusów. Proste, prawda? O ile Cummings jest nieco pojemniejszy i cichszy, tak przy zakupie Hurom dostaniesz dodatkowe sitko oraz przystawkę. Testowaliśmy te dodatki, robiąc owocowe smoothie oraz domowe lody. Oba przysmaki wyszły wręcz epickie. Mając ochotę na tego typu desery, nic Cię nie ograniczy. Wracając do soku, wyciskarka Hurom do cna wykorzysta jego składniki. Wskazuje na to chociażby sucha pulpa. Nie zmarnujesz owoców i warzyw, wrzucając je do tak wydajnie wytłaczarki. To jak najbardziej dobra wyciskarka z rankingu do selera, buraków, marchwi, jabłek i masy innych produktów. Pokaźne sitko nie zapcha się w krótkim czasie. Tak samo wałek, a jeśli jakimś cudem tak się zdarzy, rozwiążesz problem bez rozbierania urządzenia na części. Posłuży Ci do tego włączenie biegu wstecznego. Korpus i górny moduł znakomicie wykonano i oznaczono pod kątem montażu. Nic tu nie trzeszczy ani się nie ugina. Uszczelki także powinny na długo zachować swój pierwotny stan. Otwierany kanał wylotu pulpy ułatwi Ci czyszczenie. W tym wypadku też zadowolą Cię warunki gwarancyjne, bo obejmują 10-letni okres. Szukając wielozadaniowej wyciskarki z najwyższej ligi, Hurom H330P jest dla Ciebie. A jakiś rabacik? Również się znalazł. Zamawiając sprzęt ze sklepu producenta i z podanego przeze mnie odnośnika, zapłacisz o 5% mniej. Co więcej, Hurom czasem dokłada jeszcze jakieś bonusy do zakupowego koszyka, chociażby w postaci książki z przepisami na soki lub deski do krojenia owoców i warzyw. Jeśli ta wyciskarka wstępnie Ci się podoba, wiedz, że na stronie i kanale znajdziesz jej pełny test. Sana Supreme 727. To dopiero unikat na rynku. W poprzednim wideo rankingu wyciskarek kilka osób wypomniało mi brak tego modelu. Tym razem wyróżniłem go, choć nadal uważam, że ma pewne minusy.
Ale po kolei, zacznijmy najpierw od dobrych stron. Ta pozioma wyciskarka potrafi pracować non-stop. Jej silnik nie ma żadnego ograniczenia czasowego, więc wyciskasz tyle, ile chcesz, nie patrząc na zegarek. Przy wylocie pulpy zauważysz specjalny moduł. Dociska resztki przed wyrzuceniem ich do pojemnika. W efekcie ta polecana wyciskarka wykorzystuje produkty do ostatniej kropli soku. Fenomenalnie radzi sobie z liścia z tymi warzywami. Wytworzysz sporo zielonego soku z selera, pietruszki, jarmużu, szpinaku i podobnych składników. To samo dotyczy ziół, chwastów czy traw. Kolejny wyróżnik to regulacja obrotów w czterech poziomach. Dostosujesz prędkość, aby uzyskać nieco inną konsystencję soku lub jeszcze bardziej poprawić wydajność. Swoją drogą soki wychodzą mega klarowne, nie wyczujesz w ustach irytujących grudek. Cała konstrukcja odznacza się wzorowym wykonaniem. Wyciskarka Sana nie zajmuje zbyt dużo miejsca, a wyczyszczenie jej to kwestia kilku minut. Nie ma tu żadnych zacisków, odłączysz części na przycisk. Cicha praca zachęca z kolei do użytku o dowolnej porze dnia. W zestawie zawarto sitko do przecierów, musów bądź smoothie oraz przystawkę deserową. Stworzysz nawet mleko roślinne bądź masło orzechowe. To wszystko to potężne plusy, ale co z minusami? Przede wszystkim sitko nie jest tak pokaźne jak w pionowych modelach. Bardzo soczyste składniki mogą szybciej je zapchać. Niemniej pamiętaj o ekspresowym demontażu i myciu sprzętu. W efekcie to nie taki wielki problem. Podajnik na składniki dobrze dostosowano pod wrzucanie długich łodyg, lecz jego wlot nie jest super szeroki. Chcąc powyciskać na przykład jabłka, czekacie skrupulatne przekrajanie ich. Producent nieźle zaszalał z pojemnikami na pulpę oraz sok. Pierwszy dodatek stworzył ze stali, a drugi wygląda jak taka przerośnięta szklanka. Sęk w tym, że nie ma dzióbka i przez szkło sporo waży. Przelewanie soku nie wypada zbyt wygodnie. No i ta giga szklanka tak na styk pasuje pod wylot soku. Jak no moje oko powinna być niższa. Jak widzisz, to zupełnie inny sprzęt niż dwa poprzednie. W każdym razie zachwyca wydajnością, wielofunkcyjnością, wykonaniem oraz nieprzerwaną pracą. Rewelacyjnie sprawdza się do liściastych warzyw. Im więcej zielonych soków chcesz robić, tym bardziej skłania się ku temu modelowi. W innym wypadku sugeruję jednak coś z czołowej dwójki. Cummings Revo 830. Poprzedni flagowiec tej marki, który nadal należy do ścisłej czołówki, ponieważ wyciska solidny procent soku z przeróżnych owoców i warzyw. Drobnopestkowce szybko zamienia w gładki sok. Tak samo produkty włókniste, liściaste, a nawet banany bądź imbir. Wiele ze składników umieścisz w całości. Główny otwór wlotowy oferuje prawie 9 cm średnicy. Może wystarczyć również na jabłka, minimalizując potrzebę wstępnego przekrajania ich. Wałek z ostrzem rozdrabnia składniki, potęgując uzysk soku. Skutecznie powyciskasz produkty przez 40 minut, bo tyle wynosi czas ciągłej pracy. To rzecz jasna wyciskarka bez BPA, więc nie zawiera szkodliwych substancji. Wyróżnia się przy okazji dodatkowym, węższym wlotem na długie składniki. Pasuje do marchewek bądź łodyg, przez to wrzucisz je w całości. Ten zabieg realnie poprawia wydajność, jednocześnie oszczędzając twój czas. Dobrze współgra z częścią tnącą wałka. Podziw budzą akcesoria zestawu. Oprócz tych ułatwiających czyszczenie, które swoją drogą nie pochłania dużo czasu, znajdziesz stalowe sitko z większymi oczkami. Niesie za sobą szerokie zastosowanie, bo np. kubusiowy sok bananowy, przeciery, musy, koktajle, smoothie, dipy czy po prostu gęste soki, jeżeli akurat takie lubisz pić. Używając deserowej przystawki stworzysz z kolei sorbet lub domowe lody, choćby bananowe lub truskawkowe. Zastosowanie zachwyca, w zestawie znalazła się też książeczka z inspiracjami. Skutecznie wspomoże twój zdrowy styl życia lub podrzuci pomysł na nieco słodszą przekąskę. Pełną recenzję tej wyciskarki znajdziesz w dziale testów na stronie prorankingi.pl. Link z komentarza pod filmikiem uwzględnia natomiast darmowy zestaw szklanek Krosno. Mam go nawet i z całego serca polecam. W tym wypadku dostaniesz go za darmo. Odnośnik kieruje do oficjalnego dystrybutora, więc uzyskasz także 10 lat gwarancji. Cummings Evo 820 Plus i Cummings D9900. Omawiam te wyciskarki we wspólnej części, ponieważ więcej je łączy niż dzieli. Evo 820 Plus kosztuje o kilkaset złotych więcej. Co da ci w zamian? Bardziej prestiżowo wykonaną obudowę korpusu, dodatkowe sitko do gęstszych przysmaków oraz przystawkę do sorbetów bądź lodów. Reszta to te same cechy. Obie wyciskarki skutecznie obrabiają produkty różnego rodzaju, w tym te wyjątkowo soczyste lub ekstremalnie twarde. Tworzą wręcz aksamitne soki o gęstości zbliżonej do tych sklepowych, ale za to bez konserwantów i innych szkodliwych substancji. Lody potrafią zmieścić całe jabłko, zależnie od jego rozmiaru i rodzaju. Te wyciskarki z rankingu przygotowano na wieloletni użytek, co potwierdzają długie gwarancje na 10 lat. Efekt wytrzymałych i jednocześnie cichych silników. Dopowiem, że Evo 820 Plus to moja prywatna wyciskarka. Używam jej już prawie od 3 lat i jestem w pełni zadowolony z tego urządzenia. Tylko raz zmagałem się z zapchaniem wałka, ale wystarczyło użyć biegu wstecznego. Jeżeli chodzi o jakieś awarie czy usterki, to zero problemów. D9900 to z kolei najlepsza wyciskarka wolnoobrotowa do 2000 zł. Musiała pojawić się w rankingu. Nie oczekując dodatkowego zastosowania, stanowi świetny wybór. Ponadto da się do niej dokupić
kupić akcesoria do robienia koktajli oraz lodów, więc nic straconego. Co z rabatami z odnośników? Za Evo zapłacisz o 10% mniej, a w parze z D9900 otrzymasz zestaw Krosno. Niemniej nawet bez tych bonusów oba modele zasłużenie tu trafiły. Obstawiam, że dopóki będą w sprzedaży, nadal utrzymają się w mojej klasyfikacji. G21 Grazioso. Na początku opinii ważna informacja. Otóż ta polecana wyciskarka niedawno przeszła pewien lifting. Producent zamienił ceramiczny wałek na stalowy. Wytrzymały, odporny na korozję oraz plamy, zatem stanowi lepszą opcję niż poprzednik. Zdecydowanie podniósł klasę całego urządzenia. Chcąc nabyć G21 Grazioso, koniecznie zwróć uwagę, czy sprzedawana wersja ma już metalowego ślimaka. Przechodząc do oceny sprzętu, przekonuje solidną wydajnością i wszechstronnością. Górny moduł wytrzymuje obciążenie w postaci twardych składników. Z powodzeniem zrobisz marchewkowy sok pełen wartości odżywczych. G21 Grazioso nie ma tendencji do produkowania mętnych soków z dużymi grudkami. Te wychodzą bardziej klarowne, co pasuje większości. Nie napracuje się przy konserwacji sprzętu. Wszystkie części łatwo zdemontujesz i umyjesz, co cechuje najlepsze wyciskarki poziome. Producent obiecuje zaledwie 90 sekund na rozebranie i umycie całości. Testy pokazują, że zapewne do kilku minut uda Ci się to dokładnie wykonać. Nie musisz przy tym posiadać ogromnego doświadczenia z wyciskarkami. To samo dotyczy obsługi. Natkniesz się na prosty panel sterowania. Ogólnie banał, a na dodatek to model za około 1000 zł. Philips Viva Collection HR1889x70. Jeszcze tańsza od poprzednika wyciskarka poziomo. Wiadomo, wydajnością ulega czołówce rankingu, ale mimo upływu lat wciąż uznają ją za dobrą opcję zakupową. W tej wyciskarce nie straszne liściaste oraz włókniste produkty. Podobnie marchew, jabłka, mandarynki lub cytrusy. Philips radzi sobie z miękkimi, soczystymi produktami, choć przy większej ilości wymaga przeczyszczenia sitka. Pijąc zrobiony sok, nie będą Cię irytowały bardziej wyczuwalne resztki. O ile 7 cm średnicy otworu wsadowego furory nie robi, tak 20 minut ciągłej pracy stanowi korzystny rezultat w tej cenie. Kilka lat temu testowałem ten sprzęt i zachwyciła mnie szybkość mycia. Łącznie z montażem zajmowało mi to tak do 3 minut. Poza tym to ogólnie kompaktowy wyciskacz do owoców i warzyw. Zaoszczędzisz miejsce robocze na blacie. Na wyposażeniu znajduje się z kolei dobrze dopasowany pojemnik na sok. Wygodnie przelejesz z niego napój do szklanek czy dzbanka. Chcąc poznać wyniki wydajności i szerszą opinię o HR1889x70, odwiedź dział testów na prorankingi.pl. Midea AMJ JS2007 AW1. Tania i dobra wyciskarka wolnoobrotowa, którą musiałem wyróżnić w rankingu. Gdy tworzę ten film, da się ją zakupić do 400, a nawet 350 zł. Śmiesznie niska cena, a najlepsze jest w tym to, że wcale nie wiąże się z jakimiś wadami. Przechodząc do szczegółów, to pionowa wyciskarka o szerokim zastosowaniu. Uważam, że najlepiej radzi sobie z twardymi składnikami tubu marchew, a nawet buraki. Miękkimi i włóknistymi częściej się zapycha, lecz generalnie tragedii nie ma. Istotne, że uzyska z niej sporo soku o korzystnej gęstości. Poczęstujesz swoich gości, członków rodzin zdrowych, naturalnym sokiem, któremu samodzielnie dobierzesz składniki. To wszystko przy cichej, stabilnej pracy do 20 minut. Lot na 8,7 cm stanowi następną pozytywną informację. Nie kombinujesz z drobnym krojeniem. Popychacz z wąską końcówką pomoże Ci kierować owoce i warzywa na wałek, gdy zaczną po nim tańczyć. Ponadto mycie po użytkowaniu zajmuje niewiele czasu. Mimo, że to chińska i niedroga wyciskarka, nie mogę się przyczepić do jakości wykonania. Opiera się w dużej mierze na solidnych, dobrze spasowanych ze sobą tworzywach. Uszczelki również sprawiają korzystne wrażenie. Nie powinny zbyt szybko zacząć przeciekać. Mając niewielki budżet, wybierz ten model, a nie rozczarujesz się. To również świetna alternatywa, gdy kusi Cię zakup wyciskarki, ale nie wiesz jeszcze do końca, czy to sprzęt dla Ciebie. Masz za sobą top 9 najlepszych wyciskarek wolnoobrotowych. W komentarzu pod filmikiem daj znać, która najbardziej Ci się podoba. W ramach podsumowania przypomnijmy sobie pokrótce topowe modele. Cummings Auto 10 to skarb dla osób, które oczekują wszechstronności, niezawodności i łatwego użytkowania. Ogromny pojemnik na składniki znacząco ułatwi i przyspieszy Ci wyciskanie naturalnych soków. A że wydajność wypada znakomicie, ten sprzęt premium jest godny swojej ceny i pierwszego miejsca. Drugi Huro ma podobną konstrukcję, choć z nieco mniejszym podajnikiem. Pracuje też odrobinę głośniej, lecz nadal stosunkowo cicho. Zaoferuję Ci za to już w zestawie dodatkowe sitko z większymi oczkami oraz przystawkę do lodów. Zyskasz wielofunkcyjność. Sana zamykająca podium to lider wyciskania zielonych soków z liściastych warzyw. W dodatku z nieograniczonym czasem pracy to już w ogóle stanowi ewenement. Nie ułatwia może tak bardzo obróbki składników jak dwie poprzednie wyciskarki, ale za to jest od nich jeszcze łatwiejsza w czyszczeniu. Kolejne trzy pozycje to popularne, świetnie oceniane modele Cummings z poprzedniej generacji. Nadal bardzo wydajne, trwałe i praktycznie bezawaryjne. D9900 to przy okazji najlepsza wyciskarka do 2000 zł. Jeżeli rozglądasz się za poziomym sprzętem, lecz nie za górę kasy, sprawdź wyróżnione urządzenie
urządzenia od G21 oraz Philips. Sprawnie wyciskałem przeróżne owoce i warzywa, a wyczyszczenie ich to kwestia kilku minut. Ranking zamykam Idea o rewelacyjnym stosunku ceny do jakości. Podoła twardszym składnikom, nie stawiając przed tobą ograniczeń. Tworzy klarowne soki, co łączy polecane przeze mnie wyciskarki. Rzecz jasna, jestem ciekaw twojej opinii. Pragnąc podzielić się nią, skorzystaj z sekcji komentarzy. Znajdziesz w niej też linki zakupowe do topowych modeli. Pamiętaj również o aktualizowanej wersji tekstowej z portalu prorankingi.pl. Na koniec dziękuję ci za uwagę i do następnego.